W porządku. Chyba wszyscy się zgodzą, że przed przerwą nasza ostatnia gra była bardzo taka, no zostawilibyśmy, gdybym ją teraz zostawił i odczekał kilka dni z grą, to pewnie bym zapomniał, a tu się szykuje niezła przygoda po prostu, więc będziemy ją kontynuować. Ale żeby to zrobić, to musimy dostać się do ostatniej planety, do jej rdzenia. Zobaczymy, jak to można zrobić. Czekajcie. Okej. Myślę, że jeszcze coś po drodze byśmy najlepiej mogli dać. Aha, bo my jeszcze mamy przecież tu pełno. Ale one potrzebują mieć gdzie stać. A tu w ogóle jest akumulator taki wielki. To będzie easy. Powiem wam, że to zaraz odblokujemy sobie elegancko. Zwłaszcza, że zapomniałem, że my w ogóle mamy 20 akumulatorów. Okej. Chcesz wiedzieć, jaki pierwiastek potrzebujesz? Nie zdradzaj mi sekretu pierwiastka. To jest płytka planeta, damy sobie radę, nie zdradzajcie sekretów pierwiastków. No to taki spoiler, to wiecie, nie potrzeba nam tego. Dobra, wydaje mi się, że to starczy z Polski. Ja piekę tylko legalne babeczki, bez narkotyków dodatkowych. O Jezu, jak ja mam taką fajną babeczkę dobrą. A powiedzcie mi, tylko Szyszka będzie znała odpowiedź na to pytanie. Szyszka, czy ty znasz przepis na fit babeczki na przykład? Albo fit ciasto, że takie, że się coś tam z marchewki robi na przykład? Bo ja słyszałem, że takie rzeczy istnieją na Ziemi. I filozofowie o tym już wielokrotnie już o tym pisali. Dobra, moi drodzy. Mówiliśmy o tym, że... O, fuck. Coś do mnie strzela. Nie. No i siup. Dobra. Bo jest jeszcze jedna możliwość. Możemy tak jak kiedyś po prostu wejść do środka. Tej. Co o tym myślicie? Tej planety z buta. Potrzebowalibyśmy do tego troszeczkę na pewno tych. Troszeczkę kabli, ale to jest do zrobienia, tak mi się wydaje. No, w sumie ona jest mała, nawet jeśli się zgubimy tym pojazdem, to i tak gdzieś tam wyjedziemy, nie? Siup. Będę ten plastik wziąć, bo się założę, że plastik będzie, żeby to odblokować. Zawsze tak robiąc. Więcej spoilerów to weź wszystkie rzadkie pierwiastki. No wiem. Z rakiety. No to mówię, pewnie będzie ten, to nie będzie plastik. Ale ja mam tylko jeden plastik, potrzebowałbym drugi, więc się muszę odwrócić. Przynajmniej byłoby jak wyjechać. Aha, inna sprawa, że w ogóle nie wziąłem tego. Ej.
Widzicie to? O shit. Niedobrze. Tu nie... Jak stąd się wyjeżdża? No nie, Lost in Space. Coś tu jest nie tak. W orbitę śmierci wpadłem. No nie wiem, czy w orbitę śmierci. Jezu święty, no nie chcę się puszczać, bo to się źle skończy. Ale chyba muszę. Jaki tam pierwiastek potrzeba, zanim mi się tlen skończy? O kurde, nie wiem. Tu nie jest nic napisane. Mam screena. Gdzie jest mój ten? Gdzie jest mój pojazd? O Jezu, duszę się. Niedobrze, bo mi świderek tu zostanie. I pojazd. No dobra, ale jest problem, bo ja nie wiem, co tam wrzucić, nie? Gdzie są te zrzuty ekranu? To jest ten pierwiastek? Nie, to nie jest, to jest symbol planety, nie? To jest symbol planety. Może cokolwiek tam wchodzi, no nie wiem. Wiecie co, wezmę ten plastik. Może mi powiecie, co trzeba, ale no nie, no nie mówcie mi, bo ja tu muszę rozwikłać zagadkę. Pierwsza zagadka jest taka, czemu ta planeta nie ma w ogóle ten, rdzenia takiego. Czy to dlatego, że ona jest ostatnia, to jest jakaś najtrudniejsza? Czy o co w niej chodzi? Czerwony jestem, bo się opaliłem. Miało być prosto i szybko, no tak. Miało być prosto i szybko, ale chyba nie. Chyba nie wejdzie jednak. Thank you.
Jeszcze tam wrócę, nie chciałem zostawiać, co? Kraków piękny, byłam na weekend i mi się bardzo podobał. O. W Krakowie trzeba uważać, bo tam Hiszpanii polują na Polki. Teraz musi. Nie wiem, czy ja się dowiercę do środka. Czy ja się dowiercę do środka bez żadnego zmodyfikowanego świderka, ale no zobaczymy. Idziemy w dół. W takim razie z buta postaramy się pójść. Zobaczymy, z czym to się je. Idziemy głębiej. Czy to jakieś miejsce takie? Wydaje mi się, że się pobugowały, dlatego że ty już byłeś w bardzo wczesnej wersji. Nie, nie byłem w żadnej wczesnej wersji. Ja tu po prostu byłem na początku gry. Co, jakiś minerał wydobywałem pewnie. Jedno co jest dobre, że mogę tu w ogóle cokolwiek robić, bo mogłoby być właśnie twarda ta planeta i by się nie dało nawet kopać. Się da kopać, więc jest git. Okej, o Jezu. Nie mam lampki. Aha, bo ja się zastanawiam, co tak ciemno. O kurde. Dobra, to już wiem. To jest problem już z tym kopaniem tu. Widzicie, jak powoli kopię? A jak jeszcze będzie ciężej, to będzie ciężej. No nic, zobaczę, może nie będę musiał więcej kopać. O kurde. A nie, jest tak samo ciężka jakaś glina, kurde. Co to za planeta? To jest księżyc tego, tej Vesani. Nie wiem, jak się tam nazywał. Ale nie jest to planeta. Jedziemy dalej z tym koksem. No powolutku nam to idzie, ale w sumie... O! Coś przyspieszyło. Chyba glina jest. O, dobra, jest rdzeń.
I teraz jest problem, bo nie chcielibyśmy znów zginąć, nie? Więc moje pytanie jest takie, jeśli to jest wnętrze planety i nie ma z niego wyjścia, to jak ja mam się tam dostać? Wiecie, mogę jakąś most spróbować zrobić, ale to nie działa tak, wiecie, most, żeby zbudować most, to ja muszę mieć go na jakiejś powierzchni, muszę go budować. Chyba, że już tu sobie zaczniemy tak robić. I tyle. O Jezu, coś mi się tu zaczęło kopać. Okej. No powiem wam, że to nie jest głupi pomysł chyba. Mądry też może nie za bardzo. Może głupi, może nie głupi. Mój samochód znaleźć. Oh fuck, prawie bym się z tego ześliznął. Co, widzieliście go gdzieś? Gdzieś tu pewnie fruwa, nie? Stawiać, no to ja to tak stawiam, ale to się w sumie nie stawia. To mi niewiele daje, bo ja bym jeszcze musiał w dół zejść do samego środka. Powiedzmy, że... Czy ja mogę po takim czymś chodzić? Czy to jest niebezpieczne? Widzę mój samochód, leży tam. Okej. Dobra, zabrakło mi materiałów. Zabrakło mi ziemi w pojemniku. Dawaj na jabłuszko i zjeżdżaj, no i to by było super jabłuszko teraz. Nie był, samochód nie był w tunelu, to były tam jakieś inne samochody. Ale to nie mój. W tej grze są takie różne samochody. Zepsute, porozstawiane w różnych miejscach. Starczy.
O fakt, żebym nie za bardzo przypadkiem gdzieś nie odskoczył z nim. Bo zanim mnie ta grawitacja ściągnie, to się pewnie uduszę. O Jezu, co to jest? No dobra. Okej, no i mam ten plastik. I to kurde nie jest plastik. Ha. To nie rozumiem, czy co ja muszę zgadnąć co to jest? Jezu święty, przy życiu tego nie zgadnę. Znaczy no mogę wziąć każdy materiał ze sobą, ale to zajmie mi 100 lat, żeby znaleźć, który to będzie. Co znaczy mam buga? Może to po prostu nie jest plastik? Zapisz i wczytaj grę, tak? No to nie wiem, to tu się zapisuje jak wchodzę. Naprawdę to jest błąd? To po co ja tu tak takie kurde wygibasy robię, żeby błąd w grze zwalczyć? Dziwny to by był błąd. No powiem ci, że chyba to nie jest jednak błąd, bo nic tu nie ma. No nie jest to plastik na pewno. To, że się nie wyświetla, to jest błąd? No nie wiem, wiecie co, powiem wam, że... Nie byłbym tego taki pewien. Mi się wydaje, że może być tak zrobione, że ostatnia planeta właśnie nie ma... Żeby było trudniej, nie ma tych pomostów i nie wiadomo co trzeba wrzucić. Ja bym tak zrobił, jakbym był twórcą gry. Żeby jeszcze bardziej ludziom problem zrobić. Oh fuck, nie. No dobra, mały problem mamy. Cała reszta świata ma normalnie. Może coś zmienili, może cała reszta świata grała w to jak było prościej, a ja gram na hardzie. Już nie jest tak prosto. No co nie zmienia faktu, że no nie wiem jaki materiał trzeba tu, jaki pierwiastek, o kurde. Wiecie co, ja chyba porzucam ten pojazd. To nie ma sensu żadnego. Bo ja stąd w życiu nim nie wyjadę. Czy mógłbym szerszą drogę zrobić, nie? Ale jak... Dokładnie, pieszo będzie szybciej, nie mówiąc o tym, że ja muszę, jak jadę samochodem, to muszę jeszcze znaleźć ten... Znaleźć później naszą bazę samochodem.
Nie wiem, jak z wyjściem będzie dokładnie, bo może być problem. No tak, tylko że to może być każdy pierwiastek, złożony, niezłożony, sporo tego jest, wiecie. Nie wiem, czy ja to w ogóle na plecak wszystko zapakuję. Każdą kombinację, która tu może być. O, na przykład Amon, może to Amon ma być. A nie to glina. Nie, to pewnie jakiś super skomplikowany pierwiastek. Dobra, wiecie co? Napiszcie, co to jest za pierwiastek. Weź rzeczy ze zwłok. A odwalić rzeczy ze zwłok na razie. Znajdę te zwłoki gdzieś tam, to je wezmę. Silikon? Mamy coś takiego jak silikon? Pierwiastek kobiecy, McGregor, jaka zagadka. A my już wiemy, że to silikon. No, powiem wam, że z tym wybieganiem nie jest źle, bo tam na dole, gdzie było trudniej, to mieliśmy i tak grawitację obniżoną, więc luz. O, już jesteśmy na powierzchni, widzicie? Nie, silikon to jest krzem. No właśnie. Silikon to jest krzem. Gdzie ta Sylwana nasza? Sylwana na 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 ta ta na na Sylwana na 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 na. Powinno być odwrotnie, że przy wnętrzu większa grawitacja, no właśnie nie bardzo. Nie bardzo właśnie. Tak mi się wydaje. Bo przecież masa jest już mniejsza przy wnętrzu. Nie? Przecież żeśmy o tym gadali. Ja to nie wiem, jak to jest, jaka jest grawitacja przy wnętrzu planety. No na samym środku powinna być taka, że nas powinno rozciągać chyba w każdą stronę, nie? Kurde, trzeba by to było narysować jakieś siły. Muszę się taty zapytać, czy jak był w kopalni, to było mniejsza grawitacja, czy większa grawitacja? Ja bym za karę kazał wziąć łyżkę, dokopać się i sprawdzić. Okej, tu chyba było. To co to ma być? Ten krzem, czy co to ma być? Bo już nie wiem. Czy silikon, silikon? Bo jak... Wolfram nie... Ja w ogóle nie wiem. Krzem jest w ogóle coś takiego jak krzem w tej grze. Diament, silikon, żywica, kwarc plus metan. Kwarc, nie wiem czy mamy. Mamy. Wodór, azot, hel, metan i żywica. Nie mamy żywicy pewnie, znając życie, kurde. A nie, jest jedna. Aha, i może byśmy... żywice wykręcili tu.
Czekajcie, a jak jest w ogóle krzem po angielsku? Jest... Kurde... Nie, no Silicon, Silicon Valley, Dolina Krzemowa. Dobrze mówię. To jak jest Silicon po angielsku? W takim razie... Teraz to jest rozkmina dopiero. Czuję się jak w Łądziu czasem. Trochę na łatwiznę poszliśmy, że to sobie odgaduję, no ale to by nam mogło zająć dobre 3 godziny czy 4, żeby wszystkie pierwiastki zrobić od zera. Gdzie to się zgubiło? Silikon. Czyli silikon jest silikon i silikon. No i prosta sprawa. Silikon i no to jest skąd oni wiedzą, o jakim silikonie mówią? Powinno to być losowe. Ty mnie nie strasz, cookies. Na ciebie nie zagłosuję już nigdy. Krzem do Za dużo gier o prehistorycznym plemieniu gracie. O, i lądujemy. No pięknie, powiem wam, że to jest teraz przygoda życia. Z buta tam oczywiście idziemy. O kurde, teraz. I rzeczywiście ciało musimy swoje gdzieś tu wygrzebać, nie wiem w jaki sposób, ale postaramy się je znaleźć. Grały się w Minecrafta. No i potem dzieci umieją angielski, nie? Grały w Minecrafta, wszystko jest jasne dla nich. O fuck. Jeszcze bym się zabił. Patrzcie, jak ja lecę zajebiście. Dobra, ale gdzie te moje zwłoki, powiedzcie mi? One tu gdzieś leżały? Już nie pamiętam, co ja z nimi zrobiłem. Nie, w powietrzu chyba się udusiłem, czy gdzieś na krawędzi. Dobra, zgadza się. Rzeczywiście, jakby to było randomowe, to nie dałoby się na wiki sprawdzić, nie? O, no ja to bym chyba wylewu dostał, jak to by było randomowe. Do nieskończoności. Przebudzenie Novus. Lecimy. No i co to się okaże, jak my to zrobimy teraz? Co się, jakie jest zakończenie tej gry? Jezu święty, okaże się teraz to. Ty, ale my save'a nie mamy w ogóle, jakby nam teraz wykraszowało, to będziemy gdzieś na powierzchni. Boom. No i co? A, ten środek się odblokował, czy mi się zdaje? Dziwny kamień, aktywuj. O kurde, zjadło. Wow! Co się spodziało?
Co to, jego statek przypłynął, przyleciał tu? Ja i on portal, patrzcie. Pik, 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 alarm. O nie. O nie. Shit. What? Co porobili? Dobra. Teraz wasza ocena tej gry Astroneer. Tutaj czekam na opinię z czatku, czekam na opinię na YouTubie ludzi, którzy oglądają. Powiem wam tak, moim zdaniem trochę przegrindowana, jednak w Subnautice wiecie, była fabuła od początku do końca, a tu praktycznie no nie ma, można powiedzieć, fabuły. Jest jakiś początek, że lądujemy, koniec, tam środek, że odkrywamy tą satelitę i koniec, wiecie, że przechodzimy przez portal, tak? Ale pomiędzy tym to jest jeden wielki grind, czyli odblokowywanie tych planet, to jest fajne, możemy sobie na wiecie, pogadać z czatem i tak dalej, pojeździć tym samochodzikiem, ale tak naprawdę ostatnie godziny, które graliśmy, to była planeta, planeta, planeta. Te planety się jakoś super nie różniły. Odblokowywanie tych rdzeni jest takie samo na każdej. No, z kolegami to wiadomo, na pewno by to było ciekawsze, no ale to każda gra taka, więc wiecie, w multi ciekawsza z kolegami, nie? NASA. Czemu NASA? NASA wsparło tą grę, myślicie? Poczekamy do końca, zobaczymy. I co, czyli teraz już nie mam, muszę od początku, tak? Dzieci, które urodziły się w czasie tworzenia gry. Clara i Stone Elias. Mógłby się jeden nazwać Astroneer. Albo Astro Kid. Dla Pawła. 1986-2017. A to nie tego Pawła, który zmarł, ten twórca gry? Pragną podziękować członkom ze swoim rodzinom za wsparcie, za chętę, miłość, ciasteczka i cierpliwość. Pragniemy także podziękować naszym przyjaciołom, kolegom, mentorom, fanom gry na stronie i wszystkim osobom. No i nie doczytałem. Ogólnie wszystkim dziękujemy, nie? O! O, łudziłem się z powrotem w bazie. Fajnie, bo rakiety nie mam teraz. Ja no, dziękuję. No dobra, no tak to właśnie wygląda. Wy, no ale to no dobra. No dobra. No dobra, moi drodzy. Kończymy tego Astroneera. Przynajmniej dopóki nie wydadzą jakiegoś DLC. No, można by było zrobić przecinanie księżyca na pół, ale to naprawdę, to byśmy się musieli umówić wszyscy naraz, nie? Trzeba by było diamentowe świdry przygotować i ciąć. Ale mi się wydaje, że nic by się z nim nie stało, niestety. Myśmy go po prostu przecięli i koniec. Nie. Fajnie, podoba mi się. Możesz jeszcze jakieś achievementy odblokować. No możemy zobaczyć, jakie achievementy jeszcze są. Wyjdźmy z gry. O, przyjaciele w grze, znajomi Bungo. Aha. Dobra, wyjdź z gry. Zobaczmy jeszcze, jakie achievementy są. Gdzie tu jest? Gdzie są achievementy? Tutaj. Może jest jakiś najrzadszy, który ktoś, wiecie, bardzo mało osób zrobiło. Gdzie są procenty? Tutaj. Patrzcie, tu jest napisane, ile osób zrobiło co. Z moich achievementów przejdź przez portal w nieznane. Tylko 0,8% skończyło grę.
O, galaktyczne Bugalu. Zatańcz na każdej planecie. U, kochanie, jesteś wystrzałowy. Odpal 10 fajerwerków w 10 sekund, okej. W ogródku Astrid zasadź przynajmniej jedno nasiono każdego rodzaju. O, fuck, to dużo. Tajemnice wszechświata. To jest pewnie, trzeba odblokować wszystkie portale. Władza nad układem słonecznym Exodynamics. Dobądź każde osiągnięcie w Astronir. A jak 0%? Aha, że to tak mało już ma. No to szczerze powiedziawszy... Aha, tu jeszcze na części ze złomu i dobra, to się da zrobić. Użyj komnaty badawczej do przeprowadzenia badań w grze innego Astronira. Aha, żeby ktoś innym. Ukończ samouczek. Co nie ukończyłem? Zmień kombinezon. O, jak się zmienia kombinezon? No, to niedużo da się zrobić na 100% tą grę. Z palcem, wiecie gdzie, w nosie. Koniec Astronira. Żegnajcie.